Witajcie ponownie na moim kanale Beat Tarot. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. Dzisiaj zrobimy czytanie ogólne, czytanie, co powinieneś wiedzieć na ten moment i skorzystamy z kart wyroczni, którą położymy sobie w pierwszej kolejności na wasze sprawy zawodowe, finansowe, a następnie położymy karty na uczucia, związki. Na wstępie jeszcze chciałam zaznaczyć, że to czytanie może nie ze wszystkimi rezonować, więc weźcie tylko to, co odnosi się do was. Energie również w tym czytaniu mogą być zamienne, więc możecie również brać to, co występuje w kartach po drugiej stronie. Przechodzimy już do czytania. Zobaczmy, jaka tutaj pokazuje się energia wokół barana na najbliższy czas w sprawach zawodowych. Jakie energie wokół barana na sprawy zawodowe? Okay. Dobrze. Pierwszą kartę, jaką tu mamy, to wyższa moc. Jest to świadomy kontakt z siłą wyższą. Mamy tu obecność boskości, dostrzeganie energii źródła we wszystkich rzeczach. Ta karta przypomina ci, że jesteś kimś więcej niż tylko osobą, która próbuje wyprzedzić siebie albo innych. Masz nieśmiertelną duszę. Jesteś obdarzony ludzkim życiem, poprzez które ta siła wyższa może się wyrazić. I w tym czasie możesz być świadomy swojego połączenia z duchem i możesz również wspierać to połączenie poprzez modlitwę i medytację. Warto również zadać sobie pytanie, co jest dla ciebie najwyższym dobrem, jak mogę sobie pomóc. Czy zejść ze swojej drogi i zaufać, że istnieje już jakiś plan życia dla ciebie określony, który jest chroniony i kierowany przez siły wyższe. Ta karta mówi, że dużo pracujesz również i wiele pomysłów napływa do twojej głowy, a inspiracja wypływa ze źródła. Być może wcześniej nie miałeś z nim kontaktu, nie miałeś do niego dostępu. A kiedy zawierasz umowy, rozpoczynasz nowe projekty, negocjujesz ze swoją duszą, jak z partnerem, wtedy masz możliwość odnieść sukces. Więc
pozwól tej wyższej sile prowadzić się. Ona jakby wskaże ci, w którą stronę należy się skierować i da ci pewność, że idziesz we właściwym kierunku. Ten symbol pojawia się wtedy, kiedy masz ochronę, kiedy jest nad tobą przewodnictwo ducha w tym, żebyś odniósł w jakiejś dziedzinie sukces. I ukierunkował się również na te działania, które podpowiada ci intuicja, żebyś poszedł również za głosem swojej intuicji w zdobywaniu sukcesów. Kolejna karta osierocony, która mówi o poczuciu straty, o kryzysie tożsamości, niepewności co do swojego miejsca. Być może czujesz, że nie należysz do jakiejś grupy osób, że gdzieś nie pasujesz albo masz niepewność co do swojego miejsca, w którym pracujesz. I ważne jest, aby rozpoznać, kiedy jest bycie częścią jakiejś społeczności, a kiedy jest konieczność oddzielenia się od innych po to, żeby poprawić swoje samopoczucie. I problem może polegać na tym, że trzeba znaleźć takie miejsce, w którym będziesz pasował, ale jednocześnie być wierny swoim prawdom i wartościom. Może nadszedł czas, że potrzebujesz znaleźć się w nowej sytuacji, odejść od ludzi, od jakiejś grupy osób, które już ci nie służą. Może odczuwasz jakieś głębokie poczucie straty albo zamętu. I karta mówi, że czas iść dalej, czas zmienić środowisko, dojrzeć do decyzji, do tego, żeby zrozumieć, że być może nie pasujesz już do środowiska, w którym jesteś, do ludzi, wśród których jesteś, że może warto pozbyć się presji, która zmusza cię do dopasowywania się do innych osób. Nie każdy jest w stanie cię zrozumieć. Być może przez jakiś czas będziesz czuł potrzebę pozostania z daleka od siebie, ponieważ to bycie samemu może powodować narastanie tych ran lub tego poczucia odrzucenia. Ale jest to czas na to, żeby odrzucić to środowisko, w którym być może jesteś, które utworzyłeś, i uzdrowić swoją przeszłość. W tym wszystkim, żeby nie zatracić siebie, odpowiadać za swoją decyzyjność. I pogodzić się z przeszłością, z tym, że
Być może po prostu gdzieś nie pasujesz, nie należysz do tego miejsca i czas podążyć jest nową drogą, pójść w nowym kierunku, który będzie ci sprzyjał. I kolejną kartę wyroczni, którą mamy, to błogosławieństwo. To jest coś wspaniałego, na co niekoniecznie zapracowano, ale jest to nieoczekiwane, nieprzewidziany jakiś dar, zrządzenie losu. Masz wrażenie, że nastąpiła tu jakaś interwencja boska. Czujesz się błogosławiony. To tak jakby wydarzenia w jakiś łatwy, naturalny sposób do ciebie zmierzały, pozytywne wydarzenia, i nagle pozbywasz się problemów. W głębi duszy wiesz, że na to wszystko być może nie zasłużyłeś, ale jesteś tutaj, w tym miejscu, i to jest jeden z takich momentów, kiedy czujesz wdzięczność za te wszystkie błogosławieństwa, które zbliżają się do ciebie, które prowadzą cię teraz. I karta mówi, żeby nie martwić się tym, co nadejdzie, ponieważ w tej chwili jesteś w fazie, w której wszelkie trudności, przeszkody, które utrudniały twój sukces, będą powoli znikać. I otwórz się na przyjmowanie. Przyjmij te błogosławieństwa, które otrzymasz teraz, bo zasłużyłeś na to. Nie zdobyłeś tego jakby własnymi pragnieniami, być może i działaniami, bo jest to takie zrządzenie losu, ale otrzymujesz to i możesz to w odpowiedni sposób wykorzystać. Jest ci to w tej chwili bardzo potrzebne. Dzięki temu poczujesz, że w twoim życiu następują zmiany, i być może właśnie ta zmiana środowiska, w którym przebywasz, w którym być może czujesz się odrzucony, ta zmiana, którą wprowadzisz w swoje życie, przyniesie ci te dary, ten dobry zwiastun, tą nieoczekiwaną łaskę, dar ducha, zrządzenie losu. Zobaczmy, co w sprawach uczuciowych, co w sprawach uczuciowych tutaj wokół baranka. Dobra, jeszcze weźmiemy kolejne karty, dwie. I jeszcze jedną kartę poprosimy. Dobrze. Pierwsza karta to los. Mówi o losie, o karmie, o zaakceptowaniu rzeczy, których nie można zmienić. I jednocześnie wiedza o tym,
jakie to są rzeczy. Karta mówi o tym, że być może nie będziesz wiedział, nie będziesz miał kontroli nad pewnymi rzeczami, bo niektóre doświadczenia mogą być ci z góry przeznaczone i możesz też nie rozumieć, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają w twoim życiu. Ważne jest, żeby zaakceptować tą tajemnicę, tą niewiedzę i pracować z tym, czego te wydarzenia i te okoliczności mają cię nauczyć. I karta mówi o tym, żeby nie próbować na siłę zmieniać innych ludzi. Wyzwanie polega na tym, aby zaakceptować ich takimi, jakimi są i nie próbować zmieniać ich tak, żeby tobie odpowiadały. To czas, aby przyjrzeć się swoim relacjom, swoim związkom. W jaki sposób próbujesz być może kształtować ludzi, aby dopasować ich do twojego poglądu na temat tego, jacy powinni być, żebyś mógł z nimi pozostać w związku, a jednocześnie nie czuć tego dyskomfortu. I jest to czas, żeby przede wszystkim zaakceptować to, czego nie możesz zmienić, nawet jeśli będzie to związane z jakimiś wyrzeczeniami. Ale to prowadzi do tego, że będziesz dalej mógł się rozwijać, kochać bezwarunkowo. Bądź jakby świadomy tego, że dany związek może ci być przeznaczony i masz jakby ewoluować w lepszą wersję siebie. Czyli ważne jest, żeby spróbować kochać bezwarunkowo, zaakceptować drugą stronę, ponieważ jakby każdy z nas prowadzi własną ścieżkę, idzie we własnym kierunku i w sobie znany sposób i nie możemy kierować tą podróżą, która należy do kogoś innego, więc jest to jakby wyzwanie rzucone temu, żeby zaakceptować fakt, że są rzeczy, których po prostu nie da się zmienić. To jest karta losu i karta karmy również, czyli coś zostało ci przeznaczone i trzeba sobie z tym poradzić. Kolejna karta wyroczni to mówi o byciu uczciwym, o prawie przyczyny i skutku. Może w swoim życiu masz różne wyzwania i doświadczenia, które równoważą się w jakiś sposób. Jest między nimi równość. Przechodzisz od bycia, od zastoju do działania, do odkrywania, do kochania, do
ponownego powrotu do bycia w życiu. I zawsze będziesz jakby oscylował pomiędzy robieniem a byciem. Jeżeli nie jesteś zadowolony z tego, gdzie jesteś w tej chwili, pamiętaj o tym, że te wszystkie doświadczenia mają swoje miejsce i zaakceptuj je bez osądzania, a zobaczysz, że zapanuje wówczas w Twoim świecie równowaga. Zawsze jest przyczyna i skutek. I jest to czas na słuchanie i mówienie, na zrozumienie i proszenie o zrozumienie drugiej strony. Jest wiele rzeczy do nauczenia się i będziesz miał możliwość nauczyć się tego wszystkiego, jeżeli pozostaniesz otwarty i obiektywny i biorąc pod uwagę wszystkie strony. Teraz Twoje serce będzie otwarte na tą wymianę pomysłów i działań, na związek, relację, w której jest ta obopólna korzyść, tak? Każda ze stron będzie czuła się wysłuchana, ceniona i szanowana. Trzeba być jedynie uczciwym wobec wszystkich. Więc karta mówi o tym, że w relacjach, w związkach będzie panowała równowaga, dobre porozumienie z partnerem, obopólna korzyść. Tu przede wszystkim jest szanowanie siebie nawzajem, uczciwość, obiektywne spojrzenie. I kolejną kartę, która mówi o wymianie prezentów. Ponownie tu jest prawo dawania i otrzymywania, więc jakby oferowane są ci różne możliwości. Masz tutaj wszystko to, co jest ci potrzebne, wystarczy tylko po to sięgnąć. Natomiast, żeby to otrzymać, to musisz poświęcić jakiś swój czas, wymienić się doświadczeniami i umiejętnościami oraz zaangażować się całym sercem w coś, całą duszą, w to, czym chcesz się zajmować. Masz wszystko, co jest ci potrzebne, żeby odnieść sukces. Musisz tylko zastosować prawo dawania i otrzymywania. Jeżeli pozwolisz, żeby strach kierował twoimi wyborami, to wtedy stracisz tą równowagę. Więc pamiętaj o tym, co wnosisz do swojego życia. To jest kolejna karta, która mówi o tej równowadze, o dawaniu i braniu. I tutaj mamy tą energię, która jest pomiędzy dwoma osobami. Jest to miłość, która rośnie, która jest zarówno dawana, jak i
otrzymywana, odwzajemniona, żeby otrzymać tą miłość, żeby ona rozkwitła, to musisz również dawać. Wtedy ona będzie między wami przepływała. Więc tu jest przesłanie, żeby otworzyć swoje serce i pozwolić na to, żeby ta miłość do ciebie przyszła. Pozwalaj kochać i pozwól, żeby z ciebie też to wypływało. I karta mówi o tym, że spotkasz niedługo na swojej drodze miłość, bo to, o co prosisz, to stanie na twojej drodze. Musi być tylko zachowana tu równowaga w tym wszystkim. Zobaczmy jeszcze, jaka jest rada dla baranka. Jaką mamy radę? Dobrze. Mamy kartę wspomnień. Więc radą jest, żeby pielęgnować swoje wspomnienia, wspomnienia o bliskich osobach, żeby nie poczuć braku spokoju, żeby wzmocnić swoją więź z osobami bliskimi, kiedy być może utraciłeś kogoś bliskiego, to pozostawia jakąś trwałą pustkę. Może tracisz właśnie takie osobiste poczucie spokoju. Więc karta mówi, że warto jest utrzymywać tą bliskość, bo ta więź ciągle istnieje, pomimo tego, że pewnych osób w twoim życiu już nie ma. Można doświadczać wielu wizyt takich osób. Może to być znajomy zapach, jakieś szturchnięcie, jakieś synchroniczne znaki. I to jest właśnie sposób tych dusz na kontakt z sobą. Dzięki temu wzmocnisz siebie i będziesz wiedział, że nie jesteś sam. Zobaczymy jeszcze, co będą chciały nam karty Tarota powiedzieć dla was na najbliższy czas. Dla baranka, jakie energie mamy? Kartę sprawiedliwości, kartę księżyca, kartę pięciu buław i kartę siedmiu buław. Możliwe, że miałeś tutaj do czynienia z jakąś kłótnią, znaczy będziesz miał do czynienia z jakąś kłótnią, jakimś nieporozumieniem, które zmusi cię być może do ustosunkowania się do tego konfliktu i przyjęcia postawy obronnej. Możliwe, że pewne sprawy ujrzą światło dzienne
i dojdzie do jakby konfrontacji, do wyrównania rachunków. Trzeba będzie obronić swoich racji. Utrzymać to, na czym, co według Was jest prawdą, i obronić się przed atakami być może osoby, która wchodzi z Wami w konflikt. To może być nie tylko jedna osoba, to może być jakaś grupa osób, w której, która w jakiś sposób działa na Twoją niekorzyść, ale karty pokazują, że ta sytuacja jakby ujrzy światło dzienne i dojdzie do konfrontacji, dojdzie do ujawnienia tej sytuacji lub motywów działania tych osób. Tu przede wszystkim będzie sprawa rozstrzygnięta na Twoją korzyść. Jakaś prawda zostanie tutaj ujawniona. Tu ewidentnie pokazuje się, że coś przeciwko Tobie będzie robione w ukryciu i te sprawy wyjdą, będą roztrząsane, wyjdą na wierzch i dojdzie do konfrontacji, do rozsądzenia. To może dotyczyć spraw zawodowych. Mamy tu kartę jakiejś osoby, być może pracowałeś nad jakimś nowym projektem, nowym zadaniem w pracy. Było być może wiele różnych pomysłów, może są kłótnie na tle tych projektów, pomysłów jakichś, które trzeba zrealizować. I to ta sytuacja dobiegnie końca. Ujrzy jakby bardzo szybko, zresztą sprawy będą się działy, dojdzie do zakończenia, dojdzie do rozsądzenia na Twoją korzyść. Będziesz zadowolony z tego, jak potoczą się te sprawy. Wyciągniemy dla Was jeszcze kartę przesłania anielskiego. Mamy kartę Czyń cuda w swoim życiu. Dobrze, dziękuję w takim razie barankom za oglądanie tego czytania. Mam nadzieję, że ta lektura w jakiś sposób pomogła Ci dzisiaj, odbije się na Tobie w sposób, jaki potrzebowałeś. Życzę Ci dużo miłości, uzdrowienia na Twojej drodze, dobrego samopoczucia i do zobaczenia.